Mam do chłopaków w miarę ogarnięte. Kuba lubi sobie, słuchajcie, takie zaciemniać. Ale Kuba tu ma nowy komputer, mu przeszedł takie różne rzeczy, ale ogólnie ma posprzątane, więc Kuba sobie tak to zostawił. Jak zwykle misz, masz skarpetki, wszystko, ręczniki, to jest jeszcze nic. Tutaj sobie zostawił swoje od Mikołajka. No, a Pawełek miał tutaj w tym kozaczku i zostawił sobie tu. Wziął sobie do szkoły jednego Mikołajka, polską czekoladkę. Oczywiście babcia wszystko kupiła, a ja to tylko podłożyłam teraz, bo na Mikołajki nigdy im konkretnie takich jakichś dużych rzeczy nie daje, zabawek ani innych. Czekoladki im starczą. Moi drodzy, ja od niepamiętnych czasów zrobiłam asparagus. Jak to jest? Szparagi, okej. Okay. Szparagi, dzisiaj taki koszerny obiadek. Szparagi, ziemniaczki i jajeczko. Więc mój mąż odebrał zakupy, jak pojechał po Dawida teraz do koledżu. Sorry, woda w tle się gotuje. Do Jewela, pick-up. I powiem Wam, że tym razem dali mi szparagi, ale nie wyglądały aż takie świeże. Niby nie pachniały, wszystko jest ok. No ale też nie jest tak, że wiecie, macie idealnie wszystko, na przykład w Jewelu. I tutaj dali mi trzy takie, już jeden wypiłam. Takie ice coffee na spróbowanie, że po prostu rozpuścić ten proszek, nie wiem na ile to jest, wiecie, healthy, ale pewno właśnie cały przekaz w tym, żeby to było jakieś konkretne, dobre. Zobaczymy, czy to ma tutaj składniki. Wanila i to jest z pianką, nic tu jest nie napisane, powiem Wam szczerze, wiecie. Bo to są takie próbki, których nie sprzedają na promocji. No i właśnie to jest ten problem, bo tu składy powinien być napisane, a tu tutaj nic nie ma napisane. O, przepraszam, jest. Dużo, dużo pewno nieciekawych spraw. Zrobię temu zdjęcie. Rafał, rzuć okiem na to. Ale już widzę, że modified food starch, silicon dioxide, corn syrup solids, ta cała ta jest zannam gum, no i oczywiście ma mleko i wheat. A jeszcze, ja wiem, że to już jest po Mikołajkach parę dni, jak nagrywam ten vlog, ale pytaliście mi się, czy byłam grzeczna i czy dostałam coś od Mikołaja. Nie, nie dostałam nic, dzieciom dałam tylko słodycze, tak jak widzieliście, ale zostało z tych słodyczy, bo dałam im po 5, było 20 ich, więc ja sama do siebie mam, zobaczcie, dzisiaj tutaj z orzeszkami. Naprawdę smaczne są te Mikołajki. I przy tym powiem Wam historię, jak byłam mała, nie wiem ile miałam lat, 5, 6, byłam tak niegrzeczna,
że jednych Mikołajek moja mama mi wsadziła ziemniaka do buta. Pyrę, żeśmy się śmieli. Zamiast czekoladek i innych prezentów, więc bardzo mi było przykro tego dnia. Ale ja ogólnie nie byłam grzecznym dzieckiem. Trochę tak jak Pawełek. Więc zawsze się śmieję chłopakom, mówię, że jak będą niegrzeczni, to dostaną pyrę do pyrę do kozaka albo do buta. Musiałam wyciszyć z wiadomych powodów, bo nie chcę, żeby mi tu zablokowali za muzykę. Tutaj, moi drodzy, nasze dekoracje. Tak delikatnie jest w zasadzie. Gdyby nie okna, światełka w oknach, to nie ma dużo na zewnątrz. Pokażę Wam, jak to wygląda też u sąsiadów i ogólnie na osiedlu w neighborhoodzie, bo dawno już Wam nie pokazywałam, a tych dekoracji dochodzi coraz więcej. I powiem tak, nie każdy dekoruje, tak jak nie każdy obchodzi Halloween bądź też inne święto. Na Wielkanoc też są czasami domy udekorowane. W porównaniu do ilości dekoracji, które były zeszły tydzień, to jest o wiele więcej domów. Wybiorę jeszcze najciekawsze z neighborhoodu i tak do końca vlogmasu będę Wam je pokazywała, bo niektóre są naprawdę z przepychem i na bogato. Moi drodzy, chłopcy zaczęli wybierać swoje rzeczy, tak jakoś 4 lata temu. Ten pan nie da mi się ubrać. Potrzebuje elegancką koszulę, słuchajcie, na występ, bo mają występ i jest piosenka o elfach, zielona. I musi być zielona koszulka. I zobaczcie, znalazłam przy okazji taki sweterek fajny na Christmas, taniuśki. On powiedział, że on nie będzie nosił rzeczy jak Polish Kid. A to wszystkie to jest w American Store. To jest w amerykańskim sklepie. To American Kids też to noszą. Więc ja będę miała ciężki orzech do zgryzienia, proszę Państwa, bo on nie chce mi tutaj nic przymierzyć, a ja potrzebuję mu jedną... Okej. Okej, to jeszcze pójdziemy do drugiego sklepu. Może tam znajdziemy lepsze, tak? Yeah, but I'm not getting the same clothes as we're supposed to get. I'm not having it. Moi drodzy, on na buty też jest taki, że butów ma już tyle par i chce następne buty. Tylko buty, buty, buty. To będzie, słuchajcie, problem z nim, bo ja nawet nie mogę go zmusić, żeby on po prostu to przymierzył. To odłożę, no bo nie wiem, może mu się coś spodoba innego w drugim sklepie. Potrzebuje zieloną koszulkę. Tutaj nie ma akurat w jego rozmiarze. No to przedstawienie świąteczne z elfami. Dobra, chodź Pawełek, idziemy do następnej, okej? Okay? Have a chimney. My mamy chimney, mamy fireplace. Oh, he's sitting on ours? Tak, ale pamiętaj, ty chciałeś, żebym cię nagrywała. Ty musisz do moich widzów mówić po polsku. Tak jak do babuni. I wiesz, gdzie siedział? Siedział tam przy kominku, przy nowym telewizorze tym dużym. Tak, elf. Elf nam się przeniósł z jednego miejsca na drugie, więc muszę mu pokazać, gdzie poleciał. To... Mama, ale syneczku, do ciebie przyszedł Mikołaj. Mikołaj didn't even bring me cooler things. I only got chocolate, 2 chocolate. To jest zawsze czekolad. Musimy być wdzięczni. Musisz być wdzięczny, a nie, że cool things. Dostałeś czekoladki i mama więcej słodyczy nie kupi. Pawełek. I ty chcesz być u mnie na vlogu. Jak to się nazywa? Co sobie kupiłeś? Ska? Tak, skarpetki. No, mama. Where's a... Okej, okay, super. Moi drodzy, będzie ciężko. Będzie ciężko z Pawełkiem, bo ledwo co babcia odjechała. Mama, it stops. Próbuj tak leciutko. No to on do mnie nie chce mówić po polsku.
mówi, że nie wie, nie rozumie, stosuje, wiecie, takie metody specjalnie. Także no nie jest za ciekawie, bo wolałabym... Sorki. Wolałabym... Już jesteś przypięty? Powolutku, powolutku. Bądź cierpliwy. Be patient. No, najpierw be patient. Paweł, jak będziesz tak się odzywał, dzisiaj jesteś naprawdę cranky, to ja zabiorę te skarpetki Nike. Słuchajcie, następna sprawa, skarpetki Nike. No, to jak mówię, no to dziecko będzie dużo gorsze niż w sensie takim ubierania, że zobaczył Nike, bo chłopaki mają Nike, to już musi być Nike, skarpetki Nike. Ja mówię, tyle masz fajnych, kolorowych skarpetek, będziesz je nosił? On mówi, nie, on będzie tylko... On mówi, nie, on będzie tylko Nike. No i co widzicie? Co zrobimy na to? A tutaj ładnie już budują coś. Jestem ciekawa, co tu będzie obok Rossa. Normalnie wybudowali cały, nowy, duży, murowany budynek. My jedziemy z powrotem do domu, bo wpadłam tylko oddać te kurtki, których chłopaki nie chcieli. O, a jeszcze takie coś, słuchajcie, pierwszy raz mi się to zdarzyło, więc oddałam tą kurtkę, ona mi daje paragon. Ja patrzę, $12. Ja mówię, a gdzie jest kurtka? Mówi, o, przepraszam, bardzo przepraszam. Wyobraźcie sobie, że nie nabiła kobieta. Oddała mi za bluzkę $12, ale za kurtkę musiała oddać mi następny paragon, bo po prostu nie nabiło. Ja odchodzę z jednym i nie pokazuje, że w ogóle oddałam kurtkę, że ale bym miała, jakbym odeszła od kasy i w ogóle tego nie sprawdziła. To po prostu mi nie nabiła na kasę. Nie mów po polsku. Umiesz se założyć? Dobre? Pasują tobie? Yes, sir. Nie jestem, bro. I know. But Sullivan and Jacob and David, I'm gonna be like a man. Like for your feet. Like when you're walking. Thank you. Oh, normal? Czekaj. No to są te same, tylko ja muszę wyciągnąć, bo to cię będzie bolało. Zobacz, tu są takie druciki. Testa. I'm putting it all in my room. Poczekaj. Masz ile? Jeden, dwa... No. Trzy. I got one, two, three, four. I got four. Five. A wait. Policz po polsku. Yeah, I got one, jeden, two, dwa. Three. Tommy. Ola i Tomek. Ola ma... Co ma Ola? Ma rowerek. Tak, rowerek. I? I? Co to jest? Wiesz, co to jest? Latawiec. Kite to jest latawiec. I latawiec. To rowerek Oli. Ale Paweł, bo będziemy długo, będzie nam to zajmowało, jak nie będziesz czytał. A. Pamiętasz? I razem R i A, co to jest? Igła. Ra. Ra, nie igła. Raka. To jest Paweł, to jest R i. Razem jest ry. Ryry. Okay, ale nie kop nóżkami. R, E. R, E, powtarzaj. Ty? Nie, R, E. Razem jest re. Jaki ram? Pokaż wszystkie R, jakie już zrobiłeś. Wow. Paweł, no to jest po prostu amazing. R jest trudne, tak, R jest trudne, a ci się tak tym razem wszystko udało. Pięknie. I nóżka. Pięknie. Paweł jak ćwiczy r, 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 jak rak. Rower, rower. Dobra, następne. No pokaż, jak piszesz ładnie. Laseczka. Tak, brzuszek. Tak jak pi, jak Paweł, tak? I jeszcze r ma taką nóżkę. Pokażemy wszystkim, moim widzom, jak ty pięknie napisałeś. Ach, to świetnie. Jest moje. No oczywiście. To ty nie, zrobiłeś sam. Nie to.
Nie, no pierwsze to jest mamy. Mama ci pierwsze napisała. To nie. Tak, to ci wszystkie pierwsze napisała. Pięknie. Już zaraz będziesz mógł się bawić. A później zrobimy naleśniczki. So easy. Ale później zrobimy naleśniczki, tak? Yeah. No to fajnie. It's like a sea, but... No. I jeszcze, bo będziecie mieli przedstawienie, więc jeszcze piosenkę Elfy włączymy. I pośpiewamy. Jesteśmy elfy. Wesołe. O, nie zielone, wesołe, dobrze. Elfy. Coś tam zielony. Nie. To tam to nasz znak. Włączymy zaraz. Elfy, wesołe. Tak. Proszę. Pawełek, chodź tu, mama ci da. Po lekcjach pan zgłodniał, więc robiłam mu peanut butter sandwich, bo taki chciał, złożony na pół. No i pomagał mi jeszcze w kuchni troszeczkę, jak robiłam naleśniki. Naleśniki są typowo amerykańskie, takie na śniadanie, ale my często, tak jak i w Polsce, robimy sobie je tutaj i jemy tak na kolację dla urozmaicenia. Amerykańskie naleśniki, zobaczycie, jakie one są wysokie. Bardzo wysokie, także nie są takie cieniutkie, fajne jak polskie. Zdałam sobie właśnie sprawę, że to wideo dla Was jest całego dnia i naprawdę mam bardzo wiele części tego, bo dokładnie szczegółowo Wam pokazuję, co dzisiaj robiliśmy. Poprzez moją pracę, zawiezienie, bycie z dzieciakami out, bo musiałam pójść na zakupy, zrobienie lekcji, gotowanie. Mam nawet wrażenie, że jeszcze wszystkiego Wam nie pokazałam po prostu. Ale przy tej okazji chciałam Wam... Było pytanie, dlaczego płacimy podatki, co to znaczy, czy podatki nie są wliczone. Nie, w Stanach podatki nie są wliczone, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zakupy, czy jest to żywność, czy są to... Wiem, że chyba właśnie paliwo w aptece, nie doliczałam podatku, jest parę takich wyjątków. Przy okazji sobie porządkuję, ale ogólnie większość rzeczy, środki spożywcze, artykuły spożywcze, środki czystości, odzież, do wszystkiego dodaje się podatek. Tak więc wiem, że wychodziłam właśnie ze sklepu i Wam to mówiłam, z podatkiem. Po prostu tak jest, nie można tego ominąć. Wszystko praktycznie dodaje się z podatkiem. Idziecie do restauracji, rachunek wyniesie, przypuśćmy, $48, z podatkiem wyjdzie Wam 51, plus jeszcze tutaj jest taka kultura napiwków, więc wypada dać napiwek. No więc tak to jest. Tak to jest tutaj, bo tego podatku napiwka możecie nie dać, chociaż ja już mówiłam o paru restauracjach, gdzie jest przymusowy, tak zwany service fee. Prostym językiem, że tak jak wyjdziecie do sklepu i na przykład przy kasie płacicie $12.99 i tak też płacicie. U mnie zawsze moi chłopcy, jak lecimy do Polski, się cieszą, tak aby dostali jakiś bonus, bo w Ameryce $12.99 to jest tak, jak ja mówię, o 8-10% zależy od regionu. Każde hrabstwo ma praktycznie, jedno ma 8%, drugie 10%. To nawet międzystanowo tutaj w Illinois się u nas tutaj bardzo różni, a co dopiero w innych stanach. No tak więc te podatki są różne, w zależności gdzie jesteście. Na przykład ja wiem często, na przykład w TJ Maxie u nas coś kupuję, mam 8,5%, a jadę do Hamburga i tam kosztuje, doliczają 10% podatku. Tak więc nie jesteście w stanie tego uniknąć, ale to tak się czuje w Polsce, jakbyście mieli dosłownie bonus, ponieważ... Ciszej, Pawełek, bo ja nie słyszę. Ponieważ no tak to wygląda, jakbyście mieli
nic niedoliczone. Także jak oni przychodzą, kupują coś, jakąś zapiekankę czy cokolwiek w Polsce, jakieś nawet ciuchy, no to się cieszą, że nie ma dołożonego tego podatku na koniec, bo w Polsce ten podatek 22% VAT czy ile po prostu już jest wliczony w cenę. A w Ameryce tego tak nie ma. Dodaje się przy kasie. Lubisz tą bajeczkę? Tak? Fajna, nie?